Cześć! Dzisiaj prosty i smaczny przepis na rybę w zalewie octowej. Jeśli dania z ryb często goszczą na Twoim stole, ten przepis jest dla Ciebie. Zapraszam! Głównym składnikiem naszego dania jest ryba. Jakakolwiek. Może być słodkowodna, może być morska. Po prostu to, co lubicie. W moim przypadku jest to belona, którą złowiłem wczoraj. Jest pozbawiona łusek, wypatroszona, gotowa do przyrządzania. Jako, że każda ryba ma 50-60 cm, kroju będę na 3-4 kawałki. Nie sądzę, że będzie to dobrze widać, ale jako ciekawostkę powiem, że belona ma zielone ości. Ok, pokroiłem 5 ryb, teraz należy je przyprawić. Nie ma tutaj żadnej magii. Pieprz i w tym przypadku użyłem wegetę. Po przyprawieniu warto włożyć rybę do lodówki na 2 godziny. Przejdzie wtedy lepiej smakami. Ja niestety nie miałem na to czasu. Trochę pieprzu. Przemieszać to jeszcze raz. Teraz należy obtoczyć kawałki naszej ryby w mące. To jest zwykła mąka pszenna. Jeśli rybę mamy już obtoczoną w mące, ryba ląduje na patelni. Tłuszcz rozgrzany można smażyć. W moim przypadku jest to zwykły olej słonecznikowy. Podczas gdy ryba się smaży, zabieramy się za przygotowanie naszego wywaru. 3 średniej wielkości cebule kroimy w piórka. Zaglądamy do patelni, odwracamy ryby, obsmażamy dookoła. Ryby gotowe. Teraz czas na zalewę. Do garnka wlewamy litr zimnej wody. Następnie wrzucamy 6 liści laurowych. 1 łyżeczka gorczycy. 1 łyżka cukru. I 1 łyżka soli. Ziele angielskie, 10 kuleczek. I 1 łyżeczka niezmielonego czarnego pieprzu. Następnie wrzucamy uprzednio pokrojoną cebulę. Jedna szklanka 200-250 ml 10% octu spirytusowego. No i są to wszystkie składniki, które potrzebujemy do naszej zalewy. Mieszamy. No i gotowe. Niektórzy dodają do zalewy ketchup lub przecier pomidorowy dla uwypuklenia smaku. W moim przypadku nie będę tego dodawał. Od momentu zagotowania gotujemy zalewę 15 minut. Zalewa gotowa. Teraz należy zalać nią nasze ryby. Nie musimy czekać na wystudzenie się zalewy. Zalewamy bezpośrednio po zdjęciu z ognia.
No i nasza ryba w zalewie octowej gotowa. Czekamy, aż zalewa wystygnie, przykrywamy i umieszczamy naczynie w lodówce na 3 dni. Po 3 dniach nasze danie gotowe. Zabieramy się za konsumpcję. Pachnie fantastycznie i wygląda znakomicie. Prosty i szybki posiłek. Nasza belona w occie, no i 2 pajdy brązowego chleba. Ryba w zalewie octowym może być głównym elementem obiadu. Także jak wcześniej wspominałem na początku filmu, jako ciekawostka, spójrzcie na zielone ości belony. Naprawdę dziwactwo. Pamiętajmy, że może być to każda ryba, jakakolwiek, którą kupimy, złowimy, mamy w lodówce, płoć, okoń, leszcz, cokolwiek. To wszystko. Nie zapomnijcie przycisnąć subskrybuj, no i dzwoneczka, żeby nie ominąć następnego filmu. To wszystko z mojej strony. Pozdrawiam, smacznego, cześć!